Doczekaliśmy się, jest z nami prezes FN, Paweł Jóźwiak. Serducho było, rozczarowanie jest po tej walce? Kurde, no zły jestem, no wiecie, mogłem to skończyć w trzeciej rundzie. Jak widać, mylnie myślałem, że prowadzę na punkty. To mnie zgubiło, bo mogłem tam przejść do dosiadu i to dokończę. Myślałem, że wystarczy, że nie oddam pozycji do końca. Marcin czymkolwiek zaskoczył, czy robił to, czego się spodziewałeś? Nie, no to był inny Najman niż zazwyczaj, był twardy, przyjął parę ciosów, nie chciał paść, no zaskoczył mnie, naprawdę zmotywował się do tej walki wyjątkowo, nie? Co teraz? Dubiel? Tak. Będzie trylogia? Będzie. No ale słuchajcie, z takim Najmanem uważam, że przegrać to nie jest wstyd. Ja jestem w tym sporcie nowicjuszem, a on naprawdę dzisiaj pokazał serducho, chciał się bić, to kurwa zawzięty był. No. Muszę mu to, pogratulowałem mu. Naprawdę się zawziął dzisiaj. Rozmawiałem z nim, powiedział, że zrobił to dla córki, z kim by się dzisiaj nie bił, by się bił do końca. No. Ale ty miałeś też szansę się odkuć i pokazać, że to serducho jednak też masz. No miałem szansę, miałem kurwa momenty, że mogłem tą walkę wygrać. To mówię, zgubił mnie brak doświadczenia. W trzeciej rundzie już go miałem. Myślałem, że prowadzę na punkty, dlatego za mało dałem z siebie, żeby to zakończyć, nie, w tym parterze. Zły jestem. Czułeś, że możesz to zakończyć? Czułem, tylko wiecie, już problem z tym tlenem cały czas, nie miałem trochę siły, kurwa, ale jakbym wiedział, że przegrywał na punkty, to bym więcej dał z siebie. No żałuję, no kurwa, brak doświadczenia, zły jestem.